Cześć, ja jestem Adam i witam Was na moim kanale. Kontynuujemy przygodę w grze Elden Ring. Gramy w kooperacji z Monsoon Ninja. Siema. Jesteśmy w tym punkcie łaski. Tutaj jest droga do bossa, którą odblokowaliśmy, ale jeszcze go nie ruszamy, bo chcemy zwiedzić resztę zalanego terenu i wracamy windą na górę. No i teraz taka melodyjka z windy powinna być. Tak. Melodyjka z windy. Myślę, że tak z połowy dodatku zrobiliśmy, nie? Tak jak mówiłem u Matysa na podcaście, którego serdecznie zapraszam. Link do podcastu będzie w opisie. Rozmawialiśmy o dodatku. Omówiliśmy bossów. Wszystkie nowości, które zostały wprowadzone. I powiem Wam, że ja na przykład jestem bardzo zadowolony z kilku rzeczy, ale mieliśmy też kilka swoich pomysłów, które mogły być. Między innymi mówiłem o tym, że te wielkie piece mogłyby strzec mapy, nie? Myślę, że byłby to dobry pomysł. No bo tak szczerze mówiąc, powiedz, te piece są tak, teoretycznie bez sensu, nie? Łzy z nich zdobyć, te łzy, no... Są fajne, ale dużo ludzi się odpuszcza, nie? Bo to korzystanie z tych butelek. Łzy są spoko, tylko że to zostało wyjaśnione lorowo, tak powiem. Lor się odzywa, do którego zachęcam cię, żebyś obejrzał, albo odsłuchał. Jest, tak myślałem. Dlaczego te piece tak chodzą, nie? Dobra, wzmacniamy się butelką. Jedziemy z tematem. No serio? O, trafił mi jednak. Pierwszy chyba, który był spotykany. Strasznie wrażliwy na krwawienie był, nie? To jest ten w tym. Jak wychodzisz z... O! Płaszcz kolców. Kurde. Wchodzisz do pogrobna, nie? I wychodzisz zaraz z tej pierwszej lokacji, co masz tą klucz, co używasz, nie? Tak, to jest chyba grobowiec zaginionego bohatera, i czy coś w tym jakoś stylu. Tak, właśnie. I tam jest ten pierwszy. I on jest tak wrażliwy na krwawienie, jak tam wchodzisz z kataną, nie, to... No to już tego bossa nie ma, ale no wiesz, nie dasz rady, nie wytrzymasz tylu ataków, jeśli masz mało zdrowia i wejdziesz tam na początku gry. No nie, tam na początku to nie ma opcji, nie? Chyba, że jesteś hardcorem. No tak jak mówisz, że jesteś hardcorem, przechodzisz Eldena z zamkniętymi oczami, bez słuchu, na macie do tańczenia, no właśnie. SL1 i bez pancerza. Ja tak widzę, ty właśnie na macie do tańczenia czy coś, to jest... Ile to trzeba czasu poświęcić na naukę tego wszystkiego, żeby to tak opanować, nie? Kurde, tutaj strzałka, żeby unik, tutaj ma, coś ma takiego zaokrąglonego, że to robi unik, tutaj coś jeszcze, uzdrawianie, tu celowanie. Ale też niektórzy wpadli na coś takiego, że... Są takie bieżnie małe, nie? Pod biurko centralnie. Tak, ja wiem. No to chyba widziałem streamera, który... streamował właśnie Call of Duty i za każdego killa zwiększała mu się prędkość tej bieżni. O, to jest fajne. Ja w ogóle widziałem chyba kiedyś, że na... że unosiła się bieżnia za każdy donate, który dostawał u kogoś. To przecież, nie wiem, w ciągu kilku minut praktycznie pionowo biegł do góry, nie? Nie, muszą wpadać coraz na... temp.
lepsze czy gorsze pomysły, żeby no jednak przyciągnąć tych widzów, nie? Nie zabrać pieniądze od nich, a nie przyciągnąć widzów. No. I następny. Kolejny. To kim się skończy, zanim to. No chodź tu. Ten ma chyba więcej zdrowia. No, chyba tak. Krwawienie mu wleciało. Tęczówka okultacji. Mógłby butelki przywrócić. Mamy najazd, czy mi się wydaje? Mamy I tu najazd. jest, przede mną. Króliczek. O kurde. Podkrwawienie. O matko boska, jaki dźwięk. Co? Chcesz jeden na jeden? Dobra. O, panie. Strasznie. O! O, leczy się. No co, wjazd na chatę? Dawaj, wjeżdżaj w nią. Było honorowo. Przydała się, bo ten. Butelki przywróciła. Ja powiem ci, że już skończyliśmy zwiedzać. Tak? Kamień Kowalski. Nie, ale jest ten. Jest dobrze w tym dodatku. Powiem ci, że dawno tak się dobrze nie bawiłem w grze. Nie? Elden już sam w sobie jako taka podstawka to zaczyna być. Znaczy nie nudny, nie, ale już taki. Monotonny. No i przejedzony trochę. Dlatego przydawały się te przerwy z innymi seriami. Ale ten dodatek to pełną parą jedzie, nie? No myślę, że jak skończymy dodatek, to już podstawkę to my polecimy. Droga prosta, oczywiście zahaczając o wszystkich bossów i podziemia. Tak, muszę zrobić szybciej ten, w mniejszej liczbie odcinków Eldena niż Mikalele Wiedźmina, nie? A Mikele, ile ma odcinków z Na Wiedźmina? razie ma 22, ale powiem ci, że dużo jeszcze przed nim, nie? 22 chyba dzisiaj był. No Na razie jeszcze... robił kłomidnicę, tą misję z tymi szczurami, nie? No, jeszcze dwa dodatki do tego. No, dlatego muszę zrobić to szybciej. No dobra, to my tutaj mamy wszystko. To rozdzielamy się i wchodzimy od góry jeszcze raz od głównego wejścia, tak? Dokładnie. To dobrze, to my teraz wejdziemy sobie jeszcze raz wejściem do dzielnicy kościelnej. I teraz widzimy część, którą nam odblokowało się spuszczając wodę. Lampeczka. Ale wracając do tego, do tych pieców chodzących. Podoba mi się ten pomysł, że one by strzegły mapy na przykład, ale tak jak Mates powiedział, jakby ktoś, który się raz przechodził, no to by mu się to nudziło. Pokonywanie, bo jednak one mają dużo zdrowia i to mocno. No tak. Ale nie mówię, fajnym byłby ten pomysł, nie? Że na przykład musisz pokonać, żeby na przykład dostać mapę. No bo takie podnoszenie tej mapy to w podstawce to było ciekawe, ale tak już w dodatku to mogli trochę to utrudnić, nie?
Albo od razu dać mapę w całości, nie? Albo zrobić tak, nie? Że wchodzisz i pierwszy NPC na przykład daje ci mapę. Albo po zabiciu pierwszego bossa. Wchodzisz w dodatku na przykład tak jak Dark Souls. Pierwszych, albo jak wszedłeś do pierwszego dodatku i zaraz walczyłeś z tą... Hydrą, czy coś w tym stylu, Chimerą. Chimera to była. Bo później oni odeszli od tego, nie? Od tych bossów na dzień dobry. No tak, no bo nie było, ale... Dlatego mówię, kurczę, mogli tak zrobić, że wiesz, zabijasz tego pierwszego bossa, odblokowujesz dodatek, odblokowujesz sobie mapkę i lecisz. Żyjesz? Żyję. Ale co? Źle, za szybko zszedłeś? Spadłem na sam dół. Aha. Ja tam do ciebie dobiegnę. Spotkamy O. się na tym dachu, gdzie jest ten czarodziej. Jakim dachu jeszcze? Da. Już wiedziałem, że ja spadnę. To mam wejść na ten dach, tak? Aha, czarodzieja trzeba pokonać. O ty panie. A co on? No dobra. Czekam na znaczek. Jestem już w drodze. Powiem ci, fajnie tak omówić całego Eldena sobie, jeszcze cały wybatyk. Nie mając pojęcia, jacy bossowie jeszcze dalej są, nie? Nie no, to obejrzałem sobie trochę tych bossów, tam popatrzyłem, pospoilerowałem sobie. Ale jeszcze o, tam naprawdę to niewiele mówi. Ale dużo bossów i tak sobie nie spoilerowałeś, nie? No bo szczerze. Nie lubię spoilerować sobie. Na przykład oglądam Matysa, no bo no, lubię oglądać sobie, jak on gra, nie? Tak samo tam Mariusz nieraz. Ale kurde, no normalnie tak jak włączyłem z tymi bossami, jak tam patrzę, jak niektórzy grają. O, będzie ciekawie, nie? Którego się najbardziej bossa obawiasz? Radana. Najbardziej patrzyłem, to Radan jest taki. Dlatego ładuje wytrzymałość, żebym mógł unikać jego ataków, żebyś mógł go bić, nie? No bo się zagruje na mnie, nie? Znak postawiony. W którym miejscu? Jakbyś w kierunku, jakbyś szedł do tego drugiego daszku. A, mam, dobra. Jak twoja seria ze Star Wars? Chyba się zbliżę do końca. Na czym teraz jesteś? Cofam się. Zdobyłem to Astrium. I cofam się do Bogano, do tej pierwszej świątyni. No, czyli już końcówka gry, nie? No bo mnie to no i tak ja. Mnie najbardziej w tej grze zaskoczyło to, jak później Vader tam wjechał, nie? Jaka tam była jazda z nim. No, myślałem, że jak pierwszy raz przechodziłem, że on no jednak zawita dłużej, nie? A to tylko końcówka gry na 30 sekund. Znowu zaskakujemy. Tak. Ale to nie 30 sekund, tam dosyć długo, bo ty z nim walczysz.
No i później przed nim uciekasz, No nie? i uciekasz, ta ucieczka jest. Ja kurde się tak męczyłem w tej ucieczce. Nie, ale Vader to jest normalnie potęga, tak samo jak on w drugiej części wjeżdża, nie? No, jednak Vader bez Star, a raczej Star Warsy bez Vadera, to nie Star Warsy. No dokładnie. To jest podstawowa osoba, która występuje tam. Nie ma innej możliwości, nie? Żeby Diego mogło zabraknąć. No i mam już level. A, dobra, tu była winda. Zapomniałem o tej windzie. Czy mogliśmy wjechać, a nie rozdzierać się? Mój błąd. O, no jest. Nie, cofnęło cię. Cofnęło mnie. Myślę, że no jest. I też trwa. I to window co odblokuje? Chyba bossa. Jeśli dobrze pamiętam. Bo i nie. Bo ja pamiętam, że chłopaki też się przygotowywali. Szczególnie Mariusz w którymś momencie na bossa, 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 a bossa nie było. Komar przycupnął na szafce. Magazyn z okazami. Jest to punkt łaski, czy nie ma? Mamy punkcik. To od razu podpakujemy postać, damy dalej wytrzymałość. Chociaż kurde, mało tej many jest na te czary. Ale. A, ja nie mam. O matko, to 360 tysięcy. No dobra, to co? Przyzywamy się tutaj i tyle, nie? Tylko ja muszę znaleźć drogę. Jak się dostać do jednego bossa, bo zapomniałem. To wywalę na razie, niepotrzebne. Magazyn z okazami, dobra. Pokrywa nie to wiara. Ale mam 20 wiary. Tyły z tych magazynów. Jak się nazywa twój punkt łaski? Już ci mówię. Tyły magazynu. Tyły magazyn. Dobra. Jest co zwiedzać w tym zamku, nie? Bo ogólnie ten zamek jest podzielony na dwie części. Bo jesteśmy teraz w tej części, do której no, normalnie chyba byś się nie dostał, jeśli dobrze kojarzę. To znaczy, jak normalnie by się nie dostał? Jak idziesz głównym wejściem. Ten sposób. Jest znaczek, gdzieś słyszałem. Słyszałem, ale nie. A, jest. Chyba będę musiał słuchawki znowu zmienić na te mniejsze, bo mi ciepło w tych dużych. No to co? Będzie jazda na całego.
Odporna na magię, czy co? Kamień kowalski. Tutaj karyjska tarcza pchnięć. A. To jest No i chyba mam najazd. najazd, odcinek zaliczony. I to jest chyba już drugi najazd w ciągu tego odcinka. Powiem ci, że tak, to jest drugi, to jest tamten, co No, to już zaliczony na przyszły odcinek. jest za nami. Patrz, kłótnik. Narty. 52 000 miodzia. I co, drabina do góry teraz, tak? Jak dobrze rozumiem? Dokładnie. Ta nadal jest punkt łaski, którego chyba nie odwiedziliśmy. A, bo tu jest wejście od głównej bramy. Aha. A spokój, głównej bramy jeszcze wejdziemy. Jeszcze zrobimy wjazd na chatę. Zrobimy teraz tu wszystko analogowo i co? Pójdziemy walczyć chyba ze słonecznikiem, co? No tak myślę, że trochę się pomęczymy na nim. Myślisz? Nie jest jakiś tam mocny. Jest upierdliwy. O, jak wielkie te kotły. A przedmiotów leci. A zauważyłeś, jak się podniósł w ogóle poziom kamieni kowalskich, które lecą? Tak jak Chyba leci siódemka albo ósemka, nie? ósemki, nie? A nie zbliżamy się jeszcze do końca gry. Tu jakieś przejście? Tędy idziemy. Tam nic nie było, nic nie zostawiłem. Ślepy zaułek jest, ale nie pamiętam, czy są jakieś przedmioty. Więc najlepiej zerknij. Jest. Ognisty wąż. Co to jest ognisty wąż? Inkantacja. Dodali dużo ciekawych inkantacji. Nie? Myślę, że bardziej się przełożyli do inkantacji tutaj. No, najbardziej związane z ogniem, nie? No, tak właśnie jest ciekawie, dlatego trzeba cię pomyśleć. Odłamek błogosławionej kości. I mamy kolejny punkt łaski. Teraz idziemy na minibossa, rozumiem, tak jakiegoś. No, na bossa idziemy. Był przytoczony na waszym tym podcaście. Dzikie, 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 złe? Nie, chyba jeszcze nie. Nic nie ma, nie ma. O, patrz go. Ja to tam nie mam pamięci do tych bossów, nie do tych nas, tego wszystkiego. Zapamiętać bossa tak, no ale takiego, który zapada w pamięć, tak jak tańczący lew, Relana.
To oni zapamiętali, nie? Ale tak jak tych wszystkich smoczych rycerzy, to wszystko to No, ja zgniły rycerz śmierci. bym mógł ci chyba powiedzieć, no nie wszystkich, ale tych głównych bossów do pokonania. Dobra, gdzie my musimy się udać? Tu poprzednio. Kamień Kowalski. Tam widzę zejście drabinką. Ja mam komara. Tu jak zeskoczę, to przejdę, ta. Gniew na odległość. Ja muszę tam skoczyć? A nie, to mucha tylko. A u mnie siedzi komar dalej. Upierdliwa. Atak owadów, część pierwsza. Ło. No i dobra. Tu w miarę wyczyszczone. Tam na dole jest przedmiot. Kamień Kowalski 8, tam coś jest. Co tam idziemy? No tutaj chyba na dół. No dobra. Gotowy? I windą na dół. To co? Patrz drzewo. No, chyba o to drzewo im chodzi. Ja mam mgłę, ja nie mam drzewa. To co? Można otworzyć? Nie, to jest atrapa. Drzwi. Prowizorka. Prowizorka. Wiesz, wstawili drzwi, ale bez zawiasów. Bez klamki. No i kolejna winda w dół. Jest boss teraz? O matko, teraz dzik. Gajusz teraz, tak? No, chyba że chcesz zwiedzić jeszcze tą stronę. No właśnie, odłamek ostro drzewa mam. To bym powinien móc już się ulepszyć. Ja bym tutaj użył emotki. Miej litość dla zabłąkanych szamanów. Którą teraz tutaj? Ten gest, co zdobyłeś w wiosce Bonnie? Tak. Zwyciężymy się. To pierścień Mikali, czy nie? O matko. A, o matko, właśnie to było to. Rozmawialiśmy o tym.
Panie. Ale mam foga. To mamy dwóch bossów już wyblokowanych. No, będziemy się męczyć, czuję. Dobra, rozdzielmy się, jak jest fog. Ja podleveluję, ostro użyję odłamków. Jeszcze jeden punkcik wytrzymałość. Mam ile odłamków? Kocha sprawdzić nie mogę. Dwa. No to jeszcze jeden potrzebny. Kurczę. Dobra, za tym można się przyzwać. I co, my wychodzimy tutaj z tego, tak? No, z zamku. No to zależy, którędy pójdziemy, nie? Postawiłeś znak, czy mi się wydaje? Tak, postawiłem. Jeśli mi coś. Dawało mi się, chyba, że słyszę. To czekaj, usunę i postawię jeszcze raz. Jest punkt łaski ładny. Tu zaraz za tą ścianą mgły, tak? Stawiałeś. A, Czy. za fogiem A gdzie chcesz? Przy mówisz? punkcie łaski Andora? Tylko o której łasce mówisz? No bo jak tu schodzisz, to zaraz na dole jest łaska. A, odludzie. Dobra. Bo ja tam stawiam naprzeciwko bossa. Ostro widok. Nie, no bo jak chcesz, to w sumie możemy podjąć bossa jakiegoś, nie? Teraz. A zwiedzić coś później, bo chyba, że znajdziemy tu jeszcze jeden odłamek ostro drzewa gdzieś. Ja bym tutaj Nie eksplorował. bym poszedł w eksplorację. Już tam postawiłem ci znak przy łasce odludzie. Mam. Czyli byś poeksplorował, mówisz. Podpakować postać, tak jak życzą sobie tego twórcy. Bardziej bym stwierdził, że eksplorować jak najwięcej się da, dopóki nie popełnimy błędu. To jak mamy nową Pomijając lokację, to zrobimy tak, że zakończymy ten odcinek i z tym ruszymy widokiem ładnym. tak, na następnym odcinku ruszymy sobie z pełną eksploracją i zbieraniem odłamków. No to co? Dzięki za uwagę. Pamiętajcie, aby subskrybować mój kanał, żeby być na bieżąco. Dzięki za wszystkie łapki, komentarze i do następnego. Cześć!